Nóż w uchu. Podcast Muzeum Sztuki. Zaprasza Agnieszka Obszańska. Występują dyrektor Panoptikum Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Głos oraz dźwięki, brzęki. Panowie i panie, ja, właściciel Panoptikum, szanowne publikum, zobaczyć bodźce. Oto wielki Napoleon, wewnątrz samogrający, nakręcany. Oto elektryczny Mickiewicz, piszący magnesowym piórem. Zamówiłem nowe modele w drodze. Georges Sand, żołnierz nieznany prosto spod Verdun. Hamlet z Ofelią, Chopin konający, D'Annunzio śpiący i wstający, Dante na elektrycznych drutach. Wstąpcie, oglądajcie, ostatni dzień sensacyjny. Ostateczna słoneczna sposobność. Wszystkie elektromanekiny razem. Kochamy się, kochamy się, kochamy się. Raz, raz, raz. Jednodniówka futurystów. Słyszeliśmy przed chwilą słowa z jednej z jednodniówek futurystycznych i to jest taki tekst, który jest taką totalną rewolucją, można powiedzieć. To było działanie, które nie mieściło się w żadnym ówcześnie istniejącym porządku. Rozsadzało strukturę, która była wpisana w język, ale to była też ta struktura, która nam organizowała myślenie, co za tym idzie. Czyli ta gra słowem, to co Marinetti nazywał słowami na wolność, czyli uniezależnianie słów od podporządkowania ich sztywnym regułom gramatyce, to było też działanie na naszej wyobraźni. No, można to nazwać rewolucją, można to nazwać walnięciem mocno po głowie, po to, żebyśmy się obudzili. Wiwat świat! Ludzie, czarni, czerwoni, żółci i biali, z Europy, Azji, Australii, z Afryki, Ameryki, od ludki na wyspach. Po kolorowych całujcie się pyskach, Bruderschaft! Chlajcie ocean spokojny i plujcie na wojnę. To był taki czas, kiedy istniało przekonanie, że ta kultura, która istnieje, to jest taka kultura, w której my trochę śnimy. Rzeczywistość się zmienia radykalnie. Futuryści byli zafascynowani tą zmianą, nowymi technologiami, nowymi technikami, prędkością samochodów, kolei, samolotów. Więc ta rzeczywistość stawała się zupełnie niepodobna do tej, którą jeszcze mogli doświadczać ich przodkowie. A kultura sobie jakoś tak funkcjonowała, jako taki trochę sen oderwany od tej rzeczywistości. I ten nóż, który pojawia się w tytule, był takim nożem, który rozcina tę zasłonę stworzoną przez kulturę, zasłonę snu, po to, żeby dotrzeć do trzewi rzeczywistości. Brzmi znajomo, dlatego że myślę, że to jest ciągle to, co powinna robić dobra sztuka. Sztuka to nie jest tworzenie czegoś, co ma służyć do kontemplacji rozumianej jako taki moment oderwania się od realnego życia. Sztuka ma być właśnie takim sposobem na to, żeby na to życie móc spojrzeć inaczej. Przenosimy się do Łodzi 10 lat później, ale wciąż mamy do czynienia z niedokończoną rewolucją awangardową. Stary porządek trzyma się mocno. Awangarda wciąż wierzy bardzo mocno, że za pomocą sztuki można ten porządek rozsadzić. Ale pragmatycznie też ocenia swoje możliwości i wie, że żeby nastąpiła ta istotna zmiana, ten porządek został zniesiony i zastąpiony przez bardziej sprawiedliwy, przez lepszy, trzeba stworzyć bazę społeczną. Strzemiński mówi w pewnym momencie, nie wystarczy stworzyć dzieło, trzeba jeszcze stworzyć warunki do tego, żeby to dzieło oddziaływało. I tu się pojawia idea muzeum, jako tego miejsca, które ma sztukę awangardową, a co za tym idzie także idee, które za tą sztuką stoją, upowszechnić czy uspołecznić. Ma stworzyć tę bazę społeczną, która zaakceptuje sztukę awangardową, a co za tym idzie, zaakceptuje wielki projekt modernizacyjny, który za tą sztuką stoi. Cy, cy.
muzeum. Cycy! Dzieje się to w Łodzi, to jest bardzo ciekawe, bo dzieje się to nie w takim miejscu, w którym awangarda bardzo mocno się już ukorzeniła, ma swoją publiczność, ma nawet swoje galerie, czyli to nie jest Paryż, to nie jest Nowy Jork, to nie jest Berlin, tylko młode miasto, które powstało niewiele wcześniej, z robotniczą społecznością w dużej mierze, zupełnie odległe od tego rodzaju kultury. I to właśnie w tym miejscu grupa AR postanawia stworzyć muzeum, które sztukę awangardową będzie upowszechniało, które sztukę awangardową będzie promowało. Na pewno był to projekt szalony. Tu rzeczywiście w najtrudniejszych, najmniej sprzyjających okolicznościach coś takiego się zadziało i przetrwało. Grupa AR. Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Henryk Starzewski, Jan Brzękowski, Julian Przyboś. Grupa AR postanawia, że żeby osiągnąć swoje cele związane z uspołecznieniem idei awangardy, należy stworzyć muzeum, należy stworzyć kolekcję, która będzie takim stałym miejscem, w którym publiczność będzie mogła zapoznawać się z sztuką współczesną. I powstaje kolekcja, która jest wyjątkowa po pierwsze dlatego, że nie stoją za nią potęgi finansowe czy polityczne, tylko jest to inicjatywa samych artystów. Po drugie, to jest kolekcja, która jest zbudowana w całości z darów. Jest zbudowana dzięki temu, że pomysł, by w tym mieście stworzyć kolekcję sztuki awangardowej, zyskał akceptację międzynarodowej awangardy, która by wesprzeć tę inicjatywę, postanowiła przekazać dzieła w darze. Udało się pozyskać przekazane w formie darów dzieła m.in. samego Arpa, van Doesburga, Picassa, Legera, Schwitersa, Aleksandra Caldera, Sonny Delaunay, Maxa Ernsta, Wilmosza Husara, Amédée Ozenfanta, Enrico Prampoliniego, Sophie Tebeur-Arp, Jacquina Torres-Garci i Georgia Fanton-Gerlo. Najważniejsi artyści europejskiej, nie tylko europejskiej sztuki nowoczesnej owego czasu, przełomu lat 20. i 30., postanowili, że przekażą w darze swoje prace. Strzemiński, inicjator kolekcji grupy AR, miał rozliczne kontakty w środowisku europejskiej awangardy, był artystą cenionym w świecie awangardy, w środowisku awangardy, bo oczywiście nie powszechnie. W związku z czym ta jego inicjatywa, ze względu na szacunek dla jej autora, zyskała takie wsparcie, taką akceptację. Trzeba pamiętać, że środowisko awangardy w owym czasie, światowe środowisko, to było raptem kilkaset osób. I te wszystkie osoby miały poczucie podobnego wyobcowania ze swoich społeczeństw, co sprawiało, że tym mocniejsze były relacje między poszczególnymi artystami awangardowymi z różnych krajów. Silniejsze więzi. Mieli poczucie takiego samego wyobcowania, odrzucenia i wspólnoty idei, której służą. To sprawiało, że relacje między różnymi środowiskami awangardy w Europie, a też w świecie, były mocniejsze niż obecnie między artystami współczesnymi. Kontakty były żywsze, mimo tego, że nie było internetu, nie było innych narzędzi ułatwiających komunikację. Artyści nawzajem pokazywali swoje prace w wydawanych przez siebie magazynach, zapraszali do organizowanych przez siebie wystaw. To zbudowało taki network artystyczny, przekraczający granice narodowe i to dzięki właśnie tej sieci było możliwe stworzenie kolekcji grupy AR. Na ten temat Henryk Starzewski powiedział. Myśmy postanowili w Paryżu zbierać obrazy od nowoczesnych artystów bezpłatnie, jako dary. Mieliśmy dostęp do wszystkich artystów czołowych i zwróciliśmy się do nich, żeby dali jako ofiarę swoje obrazy.
No więc wówczas nikt nie odmawiał, każdy chętnie dał i wtedy zebrało się, ja zebrałem około 50, Grabowski około 100, 120, później jeszcze do tego doszło i w ten sposób powstała kolekcja no, najwybitniejszej awangardy, jaka była, koncentrowała się w Paryżu. No i w ten sposób powstało muzeum. Muzeum. Ta kolekcja grupy AR została udostępniona publiczności w 1931 roku, co sprawia, że możemy o sobie z dumą powiedzieć, że jesteśmy jednym z najstarszych na świecie muzeów awangardy. I właśnie w tym roku obchodzimy 90-lecie tego wydarzenia, które całkowicie zmieniło losy, dalsze losy tej instytucji. Ten czas 90-lecia, który mamy teraz, to jest też czas, jaki staramy się poświęcić na refleksję, co robić z tą awangardową spuścizną, po to, żeby nie stała się zbiorem kolejnych muzealiów, kolejnych świadectw czy dokumentów po wspaniałej przeszłości, tylko by była zasobem intuicji, pytań, idei, które mogą nas ciągle inspirować i motywować do zmiany. Zmiany tego, jak myślimy, czy jak odczuwamy świat. To jest to pytanie, które sobie stawiamy. Rocznica jest dla nas przede wszystkim pretekstem do tego, żeby sobie postawić pytanie o to, co dalej. Ale to pytanie o to, co dalej, jest związane z kolejnym pytaniem, co dalej zrobić z tym, co już mamy. To też jest tak naprawdę takie dosyć ekologiczne pytanie. Jak wykorzystać zasoby, jakie już posiadamy, a niekoniecznie ciągle produkować coś nowego. Tym zasobem, jaki my posiadamy, jest awangarda. Jest kolekcja awangardowa, są archiwalia awangardowe. Emancypacja. Eksperyment. O ile rozwiązania czy projekty stunte przez historyczną awangardę niekoniecznie sprawdziłyby się dzisiaj, bo jesteśmy w innej rzeczywistości, to jednak to, co jest cechą myślenia awangardowego, czyli myślenie o sztuce jako narzędziu, za pomocą którego zmienia się rzeczywistość pozaartystyczną, myślenie o sztuce jako przestrzeni eksperymentu, który ma nas otworzyć na to, co zupełnie nowe, i myślenie o sztuce jako narzędziu, za pomocą którego emancypujemy się, czyli zmieniamy nasz sposób myślenia i widzenia świata, to jest coś, co ciągle zachowuje swoją ważność. Utopia. Ale tym najistotniejszym elementem, które myślę, że powinniśmy zapożyczać od awangardy i ciągle pielęgnować, jest utopia. Jest utopijne myślenie. Jest zdolność do tego, żeby przekraczać wyobraźnią to, co wszyscy uznają za nieprzekraczalne. Bez tego impulsu utopijnego, czyli przekraczania horyzontu tego, co możliwe, możemy tylko poruszać się w przestrzeni już istniejących rozwiązań. Myślenie utopijne stoi za każdą realną i prawdziwą, autentyczną zmianą. A niczego tak bardzo jak takich zmian teraz nie potrzebujemy, ponieważ w przestrzeni nowych idei wszyscy mamy takie poczucie, że to, co zostało sformułowane niegdyś i wdrażane w życie w ostatnich dekadach, już nie działa. My potrzebujemy nowego scenariusza na życie, nowego scenariusza na rzeczywistość i tylko myślenie pobudzane tym impulsem utopijnym może nam te scenariusze zaproponować. Dyrektor Panoptikum. Chcę życzyć nam wszystkim właśnie tej zdolności do myślenia utopijnego, czyli gotowości na niezgodę, na to, co nam jest proponowane jako bezalternatywne. My potrzebujemy alternatyw i potrzebujemy otwartości na te alternatywy.